Cześć! Zapewne wiecie, że najczęstszym problemem w wodzie z własnego ujęcia są przekroczenia żelaza i manganu. Związki te odpowiadają za tworzenie się osadów na armaturze i nieodpowiedni smak wody, a także błyskawicznie zmniejszają żywotność sprzętów AGD oraz niekorzystnie wpływają na stan instalacji hydraulicznej. Na szczęście istnieją skuteczne sposoby na walkę z tym problemem. Jednym z nich jest seria urządzeń do usuwania zarówno żelaza, jak i manganu – Ecoperla Sunny Tower. Jeśli chcecie poznać szczegóły, zapraszam do oglądania. W serii Sunny Tower dostępne są cztery modele stacji w różnych rozmiarach. Wielkość dobierana jest w zależności od wyników analizy wody oraz pożądanej wydajności. Filtracja odbywa się dzięki wyselekcjonowanej mieszance złóż wspomagającej wytrącanie się żelaza i manganu. Ecoperla Sunny Tower opiera swoje działanie na głowicy sterującej amerykańskiego producenta Clack. Firma dostarcza bezawaryjne, łatwo serwisowalne i działające bezobsługowo sterowniki. Posiada prosty w obsłudze panel sterujący, który wyświetla czas pozostały do następnej regeneracji. Regeneracja złoża nie wymaga stosowania środków chemicznych. Cały proces przebiega tylko przy użyciu wody. W urządzeniu zastosowano Ecoperla Smart System, czyli optymalne ustawienia głowicy sterującej, pozwalające na prawidłową i bezawaryjną pracę urządzenia. Produkty z serii Sunny Tower montuje się za zbiornikiem hydroforowym. Zanim woda przepłynie przez urządzenie, musi zostać napowietrzona. Jest to możliwe dzięki instalacji hydroforu bezprzeponowego oraz zwężki napowietrzającej lub sprężarki. Wstępny proces uzdatniania wody odbywa się w zbiorniku hydroforowym, gdzie w kontakcie z tlenem rozpoczyna się proces utleniania żelaza i manganu. Dalsze utlenianie, wytrącanie i odfiltrowywanie odbywa się na złożu. Oprócz żelaza i manganu usuwany jest także siarkowodór oraz poprawiana jest barwa wody. W przypadku hydroforu przeponowego nie można zamontować stacji Ecoperla Sunny Tower. W takim przypadku, o ile warunki i jakość wody na to pozwalają, instaluje się stację Ecoperla Oxy Tower lub Ecoperla Multi Tower. Do urządzenia dołączana jest instrukcja w języku polskim oraz szczegółowy schemat montażu. Ułatwia to procedurę instalacji oraz niweluje ryzyko potencjalnych błędów. Zarówno profesjonalni serwisanci, jak i mniej doświadczeni hydraulicy bez problemu poradzą sobie z montażem tej stacji. Seria urządzeń Ecoperla Sunny Tower pomoże Wam zapomnieć o obecności żelaza i manganu w wodzie. Należy jednak pamiętać, że nie sprawdzi się w przypadku każdej instalacji. W przypadku zanieczyszczonej wody warto zacząć od analizy fizyko-chemicznej oraz poradzić się eksperta w celu doboru odpowiedniego systemu uzdatniania. Ode mnie to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia łapki w górę pod tym materiałem. A jeśli nasunęły Wam się dodatkowe pytania, piszcie na pomoc@ecoperla.pl. Do zobaczenia!